takie po prostu taki moment, że już myślałem, mówię, nie, no dosyć mówię, też mam tego, tej wiedzy, tych nauczek, tego wszystkiego. Ale no, ja miałem spotkać się z przyjacielem i mieliśmy czytać Wielką Księgę i no i mówię, no jeszcze muszę poczytać, bo tak mi zapało na jakieś 5 minut przed tym czytaniem. I później nagle po tym czytaniu on mi mówi, wiesz, ale mi się dobrze zrobiło. I ja mówię, i wiesz co, i mnie tak samo się dobrze zrobiło. I ten... No i później wiedziałem, że o 17 jest to spotkanie i to jakoś tam ten obiad się zdrzemnąłem. No i tutaj też takie przyjemne, też przyjaciel mi podarował książkę i wam powiem, że taki mam, bo ja nie mam kontaktu z trójką swoich dzieci, które tak naprawdę no, wychowałem. Okazuje się, że je wychowałem. Kiedyś to uważałem, że jak tam ja uważałem, że to och tego. Ale tak naprawdę to rzeczywiście, tak jak wczoraj usłyszałem na tym spotkaniu, raz może byłem na wywiadówce. Pamiętam, że jak była wywiadówka, nawet nie wiedziałem, do której klasy chodzi. Nie? A jaka tam, C czy B, to w ogóle pojęcia nie miałem. A nie wiedziałem, do której, nie? Czy to trzecia, czwarta, czy piąta. Nie wiedziałem. Ale ja wychowywałem tego. Ale okazało się, że wychowałem, nie? Że wychowałem w ten sposób, że to mi moja partnerka powiedziała, mówi, widzisz, ale oni nic od ciebie nie chcą. Nic od ciebie nie chcą. Ja tak naprawdę nie, nawet jak miałem takie momenty, że no nie, no tam zawsze coś tam miałem, ale nieraz to im pomagałem swoim życiem, nie? Wchodziłem w takie sytuacje, że ten... I tak mi przyjemnie, jak mam właśnie w tej wspólnocie takie namiastki tej rodziny, nie? Że wystarczy tylko nieraz przeczekać taki ciężki moment zwątpienia, bo ja drugi dzień nie palę, nie? Się nagle, wszystko mi się załamało. Cały bezsens, wartości, wiara, nadzieja, miłości żadnej. No i nie, ta, ja już oczywiście ja całą paczkę papierosów zapieczętowaną w worze. Mówię, bo jak tego, to może jak zapalę, to mi przejdzie, ale nie zapaliłem i jestem tutaj na tym spotkaniu i bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.